standardów. Jeśli nie ma nocy, będzie pobłogosławiony. Teraz i na wieki. Módl się, Boże, który dajesz potomstek wszelkim wspólnotom, pobłogosławisz każdą, należąc do wszystkich kochanych. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jedności stali się wspólnotą pokoju i z całego rozszerzenia pomocy im. Za przyczyną świętego Floriana udziel pomocy wszystkim, którzy cię zbywają i zachowaj się od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nadania sztandaru. Na podstawie statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrołęce nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle jako symbol ofiarnej wiernej służby pożarniczej Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Akt nadania sztandaru podpisał. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych był Wiesław Domarecki, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych był Zdzisław Remiszewski.
Możesz sztandarowi do szeregu wstąpić. Proszę dyrektora Biura Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Brucha Józefa Grobę. Proszę komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, brygadiera Adama Chlejka. Proszę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrołęce, brucha Wiesława Domareckiego. Proszę sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, brucha Zdzisława Remiszewskiego. Proszę komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, młodszego brygadiera Janusza Głowackiego. Proszę posła Wiesława Opelkowskiego. Proszę senatora Stanisława Tomerka. Proszę wojewodę ostrołęckiego Jerzego Dobka. Proszę wicewojewodę ostrołęckiego Stanisława Kubła. Działa on na w Kadzidle i w tym roku obchodzi swoją 80. rocznicę. W tej okazji wczoraj odbyła się tu uroczystość związana z obchodami Dnia Strażaka. Na zbiórkę pod oddziałów strażackich, a stawiły się na nią także liczne sąsiednie jednostki OSP, przybył komendant główny PSP, nadbrygadier Felix Dewa. Zarząd główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentował druh Józef Groba. Podczas tej uroczystości jednostce OSP w Kadzidle został wręczony sztandar, a kilkunastu druhów odznaczono medalami za zasługi dla pożarnictwa. Uroczystość zakończyła parada pododdziałów strażackich i festyn ludowym.